Trump dowartościowany, proszę państwa. Trump. Ale PR-owo było bardzo dobre, dlatego że o tym zaczęto mówić w mediach, nawet liberalnych, nawet takich, które Donaldowi Trumpowi czy Polsce pod obecnymi rządami są nieprzychylne. Radio kończy. Tak, ta informacja przebiła się przez ten natłok tych wiadomości, które zalewają właściwie cały świat. A tam, że Polska chce bazy, że wojskowe, że to, że tamto, to jest taki język bez tego świadczenia, tak, to jest niezwykle potrzebne, żeby no dzisiaj dostać się na czołówki. Tak, rzeczywiście w dzisiejszej wojnie informacyjnej, można tak powiedzieć, to jest sukces. To nawet liberalne gazety w Stanach Zjednoczonych to zauważyły, iż rzeczywiście no, można z jednej strony pogratulować pomysłu. Ja tam gdzieś czytałem, New York Times właśnie nawet pozytywnie o tym pomyśle napisał. No to jak na tą gazetę, to rzeczywiście to jest niesamowity sukces. Gratuluję właśnie prezydentowi Dudzie, ale rzeczywiście trzeba na to patrzeć też przez pryzmat amerykańskich interesów, bo Amerykanie, proszę zauważyć, coraz bardziej interesują się Polską. To nie jest tak jak jeszcze 10-15 lat temu, że to jest taki piękny kraj, piękna historia, czasami są nam potrzebni, ale teraz nie tylko Polsce potrzebne są Stany Zjednoczone, ale Stanom Zjednoczonym również jest potrzebna Polska. To jest coś nowego, coś, co zmienia wzajemne relacje. Proszę zobaczyć, nie mówiono tylko o interesach Polski, czyli przyślijcie nam więcej żołnierzy, ale mówiono również o innych kwestiach, na przykład ekonomicznych. Też oczywiście Polska kupuje bardzo dużo uzbrojeń w Stanach Zjednoczonych. To jest i dla nas ważne, i dla Amerykanów, oni mają z tego pieniądze. Ale proszę zauważyć stanowisko Amerykanów, które popiera na przykład polskie stanowisko w sprawie Nord Stream. Proszę zobaczyć, że również Amerykanie są zainteresowani eksportem gazu, swojego gazu do Polski. Tutaj Amerykanie, tak jak właściwie rząd polski podkreśla, że gaz powinien płynąć nie tylko z jednego miejsca, ale z kilku. Duda w rozmowie z Trumpem powiedział, że nawet my staraliśmy się wcześniej już tą politykę troszeczkę zmienić, czego przykładem jest gazoport w Świnoujściu. To rzeczywiście, myślę, że pokazało Amerykanom, że my też jesteśmy w pewien sposób tutaj potrzebni. Druga czy trzecia kwestia, to również wiarygodny partner, silny partner. Proszę zobaczyć, Polska przeznacza już właściwie 2% PKB na swoją armię, czyli wypełnia ten swój obowiązek. A nawet teraz prezydent Duda powiedział o 2,5%, prawda? To jest zwiększenie. Tak, docelowo. Tak, docelowo, 2,5%. Więc Amerykanie patrzą, że rzeczywiście Polska idzie na sukces. Więc tutaj również te wzajemne relacje są dobre. No i oczywiście Rosja. Stany Zjednoczone, Donalda Trumpa zmieniły politykę względem Rosji. Proszę zobaczyć, sankcje wprowadzane są kilka miesięcy, szczególnie w stosunku do współpracowników Putina. Proszę zobaczyć, te sankcje rzeczywiście w pewien sposób uderzają w gospodarkę może rosyjską, ale na pewno w interesy ekonomiczne ludzi związanych z Putinem. Też proszę zobaczyć, po aferze z próbą zabójstwa Skripala, czyli tego byłego agenta wywiadu rosyjskiego, który przeszedł na stronę Brytyjczyków, i w
Wielkiej Brytanii. Rosjanie próbowali go zamknąć. Na to wskazują wszelkie poszlaki. To ostatnio dwóch panów wystąpiło w takiej telewizji rosyjskiej. Zdaje się, że raczej zaprzyjaźniony z Kremlem. To są właśnie panowie, których sylwetki zostały w mediach brytyjskich zaprezentowane jako tych wskazanych na zamachowców. No i panowie stwierdzili, że nie, że oni tam zwiedzali coś, że absolutnie z tym nie mają nic do czynienia. Później wyciekły skany dokumentów, którymi się posługiwali i okazało się, że paszporty były wydane numeracyjnie jeden po drugim. Jakiś tam, który też jest, nie znam, jak to paszporty wyglądają. W każdym razie numer telefoniczny był i się okazało, że był to numer do Ministerstwa Obrony Narodowej z kolei, więc no i po wywiadzie telewizyjnym panowie zniknęli. Nie ma ich, nie ma z nimi teraz kontaktu, nie wiadomo, gdzie się ci turyści podzieli. Ja mówię o oficjalnym stanowisku Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście. Ale proszę zobaczyć, Stany Zjednoczone na to wydarzenie zareagowały bardzo twardym stanowiskiem. Na przykład zamknęły jeden z konsulatów na zachodnim wybrzeżu, więc no, rosyjskim konsulatem. Więc no, to wydarzenie no, było bez precedensu. Więc myślę, że widać to zaangażowanie, czy tą twardą politykę Stanów Zjednoczonych. Ja myślę, że również Donald Trump niepokoi się takim pewnym sojuszem między Rosją a Chinami. To jest widoczne szczególnie na Bliskim Wschodzie. Teraz na przykład przy ostatnich ćwiczeniach wojskowych Wostok właśnie 2018, gdzie uczestniczy ojcze 300 tysięcy żołnierzy. To jest trzykrotnie więcej niż liczy polska armia, więc to są olbrzymie ćwiczenia, które są prowadzone na wschodzie Rosji. To jest centralne i wschodni okręg wojskowy. I tam w tych ćwiczeniach również biorą udział wojska chińskie. Więc no, ta współpraca no, jest widoczna. Z jednej strony rywalizacja, ale przede wszystkim współpraca. I to na pewno niepokoi Stany Zjednoczone, które no, starają się na przykład przejąć może nie sojusznika Rosji, ale na pewno na przykład kraj, do którego Rosja eksportowała bardzo duże ilości uzbrojenia. Z tego miała bardzo duże pieniądze. No właśnie, chodzi mi o nie. Teraz Stany Zjednoczone swoimi poczynaniami w pewien sposób odcinają Rosjan od tego rynku. Panie doktorze, rozmawia nam się, myślę, dobrze. Tak popłynęliśmy w rękę. Ale właśnie, żebyśmy teraz dobili do brzegu i żebyśmy o bezpieczeństwie Polski w Europie i w świecie porozmawiali z naszymi słuchaczami. Państwo też zapewne obserwują sytuację. Pamiętajmy też, że no, media dzisiaj bardzo często kreują tę sytuację, nie tyle odwzorcowują, co kreują w zależności pewnie też od źródeł informacji, z których korzystamy, no to taki jakiś pogląd możemy mieć na rzeczywistość. Są to bardziej wizerunki tej rzeczywistości, aniżeli sama rzeczywistość. Zresztą dyplomacja ma to do siebie, że no, nie wszystko widać, nie wszystko tak jest do powiedziane, pewne rzeczy są między wierszami, pewne rzeczy są umowne. Tak myślę. Tak, w dyplomacji jest, czy w polityce międzynarodowej jest coś takiego powiedziane, że nigdy nie trzeba działać z otwartą szybicą. Zawsze troszeczkę musi być pole manewru. Tak. W swoich krokach. Więc no właśnie, jak Państwo to postrzegają, zapraszamy 655-23-55, numer dla słuchaczy z Polskiej Północnej, 56 południa, telefony w naszej rodzinie 536-600-100, 536-600-200, zagranica 655-23-33 oraz 655-23-66. Naszym gościem jest pan doktor Jan Wiś.
Wiśniewski, wykładowca na kierunku politologia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zapraszamy bardzo serdecznie. Widzę, telefony dzwonią, to będziemy już czekać. Proszę bardzo, halo. Oczywiście, pani Katarzyno, słuchamy, jest pani na antenie. Odważnie, słuchajcie. Dobrze, chciałabym i w ogóle państwo mówili również o tym, że są różne źródła informacji, one kształtują naszą świadomość, lub nieświadomość, tak może być, prawda? No więc właśnie słyszę te głosy przeróżne, na przykład partia, no i nie powinniśmy się tutaj jako czarce tam zabustawiać zupełnie, żeby tak powiem, dla najmniejszego za to wynagrodzenia. To są takie głosy po prostu. Chciałabym zadać pytanie, jak pana przedstawiać się do tego okna. Jasne, bardzo dziękuję. Oczywiście wszystkich, którzy ja chciałam serdecznie pozdrowić. Wszystkich nas tu. Dziękuję. Swoją drogą pozdrawiam. Tak, na posteru jesteśmy. Panie Elżbieto, jest taka sytuacja, że w pewien sposób nasze położenie wystawia nas często na próbę. Chodzi o to, że Polska jest położona w centralnej części Europy, na tej bramie między wschodem a zachodem. I ważne jest, czy wcześniejszych sytuacjach była taka sytuacja, były takie wydarzenia, które wpływały na to, że Polska chcąc nie chcąc musiała zająć jakieś stanowisko. Musiała, po prostu nie mogła stać obok z tego powodu, że my mieliśmy tak, a nie inaczej ukształtowane granice. I rzeczywiście, proszę zobaczyć, między Bałtykiem a Karpatami, no my jako kraj tylko jesteśmy. I my musimy w pewien sposób prowadzić tą politykę. Jeśli chodzi o, ja myślę, że chodziło tutaj pani Elżbiecie o to, dlaczego my tak blisko chyba zachowujemy stosunki, czy takie dobre stosunki, czy bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, chyba w tym sensie. Ja myślę, że Stany Zjednoczone to jest kraj, który dysponuje obecnie najbardziej rozwiniętą infrastrukturą wojskową, największą armią na świecie. Stany Zjednoczone na pewno są zainteresowane tym, czy są w stanie wysłać żołnierzy i w pewien sposób ochronić dany kraj, który jest sojusznikiem USA. Te partnerstwo, które zostało podpisane w Waszyngtonie 18 września, daje pewną rękojmię. Ale najważniejsze, że oba kraje są w składzie NATO. Proszę wierzyć, to NATO jest największą naszą rękojmią. Od marca 1999 roku. Ja bardzo się cieszę. Ja myślę, że to jest chyba największy sukces niepodległej Polski, że weszliśmy do właśnie Paktu Północnoatlantyckiego. Dlaczego? Bo on daje nam poczucie bezpieczeństwa. Artykuł 5 mówi Paktu Północnoatlantyckiego, że kraj zaatakowany powinien otrzymać pomoc ze strony innych krajów. Musi właśnie otrzymać. To jest zapisane w traktacie północnoatlantyckim. My musimy też wierzyć, że nasi sojusznicy to jak gdyby wykonają. Tylko jest jedna sytuacja. Stany Zjednoczone do tej pory zawsze wywiązywały się ze wszystkich swoich porozumień, traktatów. Bo my troszeczkę się obawiamy, ten 3 września 1939 roku tam gdzieś z tyłu głowy tkwi, że nasi sojusznicy w chwili
mogli. Bardzo trudnej dla nas, nie udzielał nam pomocy. No ale wola prezydenta Roosevelta też pamięta. Tak, no, bardzo dobrze, ale... Proszę zobaczyć, my Stany Zjednoczone z Polską wtedy nie miały żadnych podpisanych wam umów i rzeczywiście nas potraktowano wtedy bardzo, bardzo źle. Ale rzeczywiście teraz no chyba troszeczkę jest inna sytuacja. Czy my się staramy być takim głównym sojusznikiem? Ja myślę, że to też wpływa na pewne przewartościowanie wzajemnych relacji teraz troszeczkę również w Europie. Troszeczkę zmiana sojuszy, zmiana priorytetów. No, trudno powiedzieć, jak ta sytuacja, w jakim kierunku podąży, ale rzeczywiście Polska chce mieć przynajmniej jednego wiarygodnego sojusznika i tym sojusznikiem wydaje mi się być Stany Zjednoczone. Zapraszamy do rozmów. Proszę, Radio Maryja. Prosimy Pani Barbaro, słuchamy. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałam zauważyć, że bardzo ważne są sojusze i bardzo dobrze, że je zawieramy. Ale przede wszystkim jest właśnie zdolność obronna. Przypominamy sobie, a mamy stulecie niepodległości, że pierwszym aktem niepodległego państwa polskiego była decyzja o powszechnym obowiązku obrony. Powszechny obowiązek obrony został obecnie zawieszony. To jest sprawa podstawowa. Wychowanie młodzieży, zdolność do kształcenia umiejętności obrony. Były powszechny obowiązek, czyli kształcenie młodzieży, także kobiet. Została powołana PWK, czyli Wojskowa Służba Kobiet. Kształcone były kobiety. Ja pochodzę, akurat moja rodzina, matka ciotki. Były instruktorkami Wojskowej Służby Kobiet. Nawet robotnicy były szkolone na obozach specjalnych. Mama moja prowadziła właśnie takie szkolenie dla robotnic. Także powszechny obowiązek i kobiety, i młodzież, to jest sprawa podstawowa. Także jeżeli myślimy o obronności państwa, rzeczywiście i autentycznie, stulecie niepodległości jest przywrócenie powszechnego obowiązku obrony. Bardzo nam na tym zależy, bardzo nas boli to, że do tej pory ta sprawa nie została podjęta i to jest tak jakby szkrenie. Jeżeli się tego nie zrobi, to mówienie o tych sprawach to jest niestety przykro mi bardzo, ale nie jest to poważne. Także z całego serca dziękuję, że mogłam się włączyć. Szczęść Boże, pozdrawiam. Bardzo mi zależy, bardzo prosimy, żeby te sprawy zostały podjęte. Dziękuję Pani Barbaro. Tak, dziękuję bardzo. Piękną polszczyzną to było powiedziane, ale powiedziane właściwie to, co teraz jest bardzo ważne. Przygotowanie narodu do potencjalnego być może konfliktu. Proszę zobaczyć, że rzeczywiście powszechna służba wojskowa została zawieszona kilka lat temu. Potencjał rezerwistów, osób, które miały jakiekolwiek doświadczenie wojskowe, no niestety się zmniejszy. Państwo polskie obecnie prowadzi dwutorową politykę. Z jednej strony tutaj powstanie ta 18. dywizja, zwiększa się liczba etatów armii zawodowej, czyli ponad te 100 tysięcy. Proszę mi wierzyć, że na przykład do 2012-2014 roku, mimo że polska armia miała liczyć 100 tysięcy, ona nigdy tego etatu nie osiągnęła. Zawsze było tam 92, 96 tysięcy, ale nigdy nie było 100 tysięcy. No teraz po raz pierwszy od dłuższego czasu polska armia liczy ponad 100 tysięcy, no tutaj 112 tysięcy. Druga kwestia to jest Wojska Obrony Terytorialnej. Ja wiem, że często niektórzy się śmieją, że to są wojska drugiej kategorii.
że to są chłopcy, którzy chcą się pobawić w żołnierzy. Ale proszę zobaczyć, że dzięki Wojskom Obrony Terytorialnej po pierwsze wzrasta świadomość potrzeb państwa polskiego, a po drugie proszę zobaczyć, ile młodzieży, ile młodych osób garnie się do tego rodzaju wojsk. Są to osoby, to jest często młodzież, która nie tylko jest wychowana w duchu patriotycznym, ale również uważa, że jej obowiązkiem jest przynajmniej przygotowanie takie podstawowe, wojskowe, umieć po prostu strzelać z karabinu, wiedzieć jak się zachować. I oni uważają, że to jest ich obowiązkiem. No, też jest grupa, która uważa, że w pewien sposób to jest również przygoda, ale zobaczmy, nasza Radio Konfita, tak jak ten Euro Konfita, ponieważ światło zgasło, to jest podejrzane, że coś może napaść na coś, chcąc ukraść coś. Czerpać rekrutów też ma możliwości jak gdyby prowadzenia polityki proobronnej wśród społeczeństwa. I rzeczywiście no, to przynosi pewne sukcesy. Trudno powiedzieć właśnie, jak dalej będzie przebiegał proces zwiększania liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej. Tutaj szczególnie chodzi o województwa rzeczywiście myślę, że w pewien sposób, szczególnie tutaj na ścianie wschodniej, te wojska zwiększyły pewne takie bezpieczeństwo lokalne. To jest tak. A czy jest możliwe, nie wiem, wprowadzenie powszechnej służby wojskowej? Myślę, że jeszcze nie teraz. To jest chyba rozmowa na przyszłość. I myślę, że duża część czy grupa osób to uważa, że to nie jest skazane. To już nie powinno mieć miejsca, ale jeżeli będzie taka sytuacja, proszę, dlaczego powiedziałem zawieszona zasadnicza służba wojskowa? Dlatego, że zawsze można powrócić. Proszę zobaczyć, Litwa powróciła do powszechnego obowiązku służby wojskowej. Dlaczego? Bo oni zauważyli, że po pierwsze zwiększa się ich liczebność, chodzi mi o siły zbrojne, a po drugie jednak armia w pewien sposób wychowuje. To jest taka instytucja propaństwowa, która w pewien sposób integruje społeczeństwo, a szczególnie młodych ludzi, którzy no, przechodzą te szkolenie, wspólne ćwiczenia, ale to jest też szkoła pewnego rodzaju patriotyzmu. Taka Legia Akademicka jest też w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Wiem, że studentki i studenci w tej Legii Akademickiej uczestniczą. To też jest bardzo ciekawa inicjatywa, bo pamiętamy jeszcze czasy wcale nie tak odległe, że raczej młodzież szukała możliwości, żeby nie pójść do wojska, gdy to wojsko było obowiązkowe. Teraz, gdy jest inna struktura, inny zamysł tej formacji i powrót do takiego wychowania patriotycznego, to jednak młodzież szuka okazji do tego, żeby założyć mundur, żeby być na jakichś szkoleniach, żeby cokolwiek wyliznąć przynajmniej z wojskowości. Może także przeczuwając, że nie daj Boże, ale no, przyszłość przed nami jest jednak bardziej mniej przewidywalna, ale jednak zakryta. Tak, pamiętam takie tytuły prasowe, chyba były wtedy we Francji. Czytałem właśnie gazety i jeden wywiad mi się bardzo podobał. Reporter jakiejś francuskiej gazety przyjechał do Polski, był zafascynowany w
2014 roku, pod koniec tego roku, polskiej młodzieży, ile osób było zainteresowanych różnymi organizacjami paramilitarnymi typu strzelec. Podczas tego spotkania z młodzieżą polską zapytał się, dlaczego wy w to się bawicie. Jedna z osób odpowiedziała, to jest nasz obowiązek. To jest taki obowiązek patriotyczny. Ten reporter francuski był pod wrażeniem właśnie takiej dojrzałości, też i stanowczości niektórych właśnie osób. Ojciec bardzo słusznie tutaj wywołał legię akademicką. To jest bardzo dobry pomysł, jeśli chodzi o zwiększenie nie tylko potencjału tego polskiej armii, ale również pomysł wychowawczy. Proszę zobaczyć, cieszy się ten projekt bardzo dużym, dość dużym posłuchem wśród studentów, popularnością. Również w wyższej szkole. Właśnie w wyższej szkole również był przeprowadzony kurs właśnie w ramach legii akademickiej. I z tego, co wiem, już mamy niektórych absolwentów tego kursu. Również po przeszkoleniu wojskowym, więc ten efekt jest. Te osoby uważają, że to był bardzo dobry krok, słuszny. Nawet patrząc na te kwestie, z jednej strony tutaj wychowanie patriotyczne, ale z drugiej strony oni uzyskują też pewne umiejętności, które mogą im się przydać w późniejszym życiu. Nie chodzi mi tu o kwestie nawet wojskowe, ale również takie osobiste życielenie łóżka. Tak, no to jest, proszę wierzyć, niektóre osoby mają dość duży problem z tym faktem. Tak, a mamy telefon, to może odbierzmy. Proszę bardzo, halo. Maria z Warszawy, serdecznie się kłania ojcu prowadzącemu i prezydentanu, szanownemu gościowi. Chciałabym poprzeć to, co chwilą pan, a przedtem panie, mówił pan na temat młodzieży, bo to się tak mówi, że w tej chwili jesteśmy w styl życia, niby na zachodzie, a my też nie chcemy być właśnie sobie zachodni. No, ale my jesteśmy właśnie w takim miejscu i zawsze byliśmy, że jednak to, że zawieszono to wojsko, nie wiadomo, czy się to odwieści, bardzo to jeszcze jest czas, ale w tej chwili, jeżeli jesteśmy za tych komputerów, ta młodzież, to co była ruszona, to ja nie wiem, że mnie się wydaje, że to jest bardzo trudne, chyba że tak myślimy, że nas to bronią Amerykanie, ale to bardzo może być trudne. To znaczy, jeszcze druga sprawa, panie profesorze, tam pan wypowiedział się dwa słowa na temat czas ukraiński, ja sprawiam, że pan jakoś to z tą Ukrainą to jest przyjaciele, my jesteśmy, tutaj będzie powiedzmy stacjonować wojska amerykańskie. W razie zagrożenia ze strony Rosji, my będziemy właściwie, no, Ukraina też będzie broniona. Ukraina jest dwa razy większa od nas, przyjeżdżają z Ukrainy. Te nasze stosunki nie są takie zupełnie jeszcze, że tak powiem, ustalone i to jest bardzo takie dosyć. Bo Ameryka popiera Ukrainę, a Ukraina z kolei chce dostać się do Unii. Ja nie wiem, jak to jest. To jest wszystko bardzo skomplikowane. Chciałabym, żeby pan powiedział, jak to wygląda w kontekście obronności Polski. To, że takie duże państwo, dwa razy większe, które tutaj my im pomagamy, a jednocześnie to dosyć w pewnych sprawach, jednak nie jest to wszystko dograne w sensie zaszłości historycznych. Jak to może, dalej wyglądać? A trzecia rzecz ma taką refleksję, bo tu się wiele razy powtarza, znaczy oczywiście, że wierzymy, że Ameryka jest naszym obrońcą, ale jednak
dalej są. A my mamy jeszcze wspomnienia z Roosevelta, a jednocześnie no, nie mamy innego wyjścia. Z drugiej strony Europa, Unia się wścieka, że my nas z Ameryką. To jest bardzo skomplikowane. Weszli nie do Unii Szumana, tylko do Unii Finalnego. To też było trochę oszukiwanie. Ale tak na koniec. Jest to zdjęcie prezydenta Trumpa z naszym prezydentem i ciągle są komentarze. Ja uważam, że pan prezydent jest po prostu bardzo taki... On jest bardzo wychowany. Może to było tak trochę żartownie, zwłaszcza, że prezydent Trump też jest żartownie, ale mnie to od innego. Jak pan sądzi, panie profesorze? Jak pan ma zdanie na temat tego, że oprócz tego, że są źle, to na kieruje się na ambasadora, czy ambasada jest ważna pozycja, czy nie? Bo ani odwaga nie jest, że była pośrednicą i to nie złego, ale istnieje plan dyplomatą i pan, że ten plan mianuje panią odwagę, a w kontekście tego przyjęcia, że to ja pan no, można mieć takie problemy z latami, czy nas, może tych kompleks polski, czy nas poważnie traktują wszyscy Polacy. No, to było tylko na tyle, przepraszam, że może odwlekłam ten temat. Serdecznie dziękuję i słucham dalej. Tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, rzeczywiście na wschodzie Ukrainy toczy się niewypowiedziana wojna. Donbas, Sorusz, można powiedzieć, że giną żołnierze ukraińscy. Ale Ukraina nie jest częścią Paktu Północnoatlantyckiego. Ukraina nie jest państwem, które wchodzi w skład Paktu Północnoatlantyckiego i Polska nie jest zobowiązana traktatami, jak również Stany Zjednoczone do pomocy militarnej właśnie dla tego kraju. Natomiast my pomagamy. My pomagamy z tego względu i Stany Zjednoczone również to robią, że uważamy, że Ukraina powinna mieć wzmocnioną siłę obronną. Proszę zobaczyć, Polska nie dostarcza Stanom Zjednoczonym, Ukrainie kompleksów jakichś broni zaczepnych. Są to systemy. Polacy dostarczyli kamizelki kuloodporne. Amerykanie rakiety przeciwpancerne, jakieś systemy obrony lotniczej, ale to są systemy obronne. Rzeczywiście Ukraina potrzebuje nie tylko broń, ale również pewnego przewartościowania, nie tylko systemów artylerii, takiego systemu, trudno powiedzieć, wartości. Też Ukraina potrzebuje przebudowy, ale w pierwszym rzędzie Ukraina musi obronić swoją integralność terytorialną. Polska wspiera i będzie wspierała właśnie taką politykę państwa ukraińskiego. Natomiast czy nasze stosunki są dobre? W tym względzie są bardzo dobre. Proszę zobaczyć, mamy ostatnio właśnie takie wydarzenie w Lublinie. Ukraiński generał, oficer przejmuje dowództwo nad wspólną taką brygadą litewsko-polsko-ukraińską. I my uważamy, że to wszystko jest w porządku. Tylko nas różni jedna kwestia, która nie została przez ostatnie 20 kilka lat rozstrzygnięta. Chodzi o politykę historyczną, a dokładnie o czas II wojny światowej i 2-3 lata po tym okresie. I ja myślę, że gdybyśmy tą kwestię rozstrzygnęli, to nasze stosunki byłyby bardzo, bardzo dobre. Ale to rzeczywiście, no tutaj mówienie w tym momencie o polityce historycznej, to jest chyba temat jednak na inny odcinek, inny program. Jeśli chodzi o panią ambasadę, w Stanach Zjednoczonych, czy jeśli chodzi o dyplomację,
konsulatów, o ambasadę, jest taka polityka, że w niektórych miejscach piastują urząd ambasadora osoby, które są zawodowymi dyplomatami. Proszę zobaczyć, w Polsce przez długi okres czasu byli to bardzo wpływowi, doświadczeni dyplomaci, którzy przyjeżdżali do Warszawy jako taka sprawna rękojmia działań administracji amerykańskiej. Ale również jest taka sytuacja, że Amerykanie w niektórych miejscach mają dyplomatów, którzy są w pewnym sensie zaufanymi ludźmi urzędującego prezydenta. I pani ambasador należy do grona przyjaciół Donalda Trumpa. To nie tylko kosmetyczka, ale to jest również wpływowy polityk Partii Republikańskiej. To jest osoba, która prowadziła nie tylko kampanię Donalda Trumpa, czy współtworzyła, ale również wcześniejszych kandydatów republikanów. To jest osoba, która, no, jeśli chodzi o doświadczenie polityczne, no, w pewnym sensie nie ma, ale najważniejsze nawet dla nas jest to, że jest no, osobą, która pozostaje w bardzo dobrych relacjach z prezydentem USA. Ja myślę, że prezydent USA bardzo szybko odbierze telefon właśnie od niej z Warszawy, niż nawet od jakiegoś zawodowego dyplomaty. No, no tutaj jeśli zwłaszcza, że ponoć w torebce ma prywatny numer pana prezydenta Trumpa. Podobno to, ale proszę zobaczyć to, rzeczywiście to jest w pewnym sensie dowartościowanie, jeśli chodzi o ambasadę właśnie amerykańską w Polsce, dowartościowanie jej ważnej roli. I myślę, że rzeczywiście ona nie ma doświadczenia dyplomatycznego, ale no, osoby, personel tej ambasady, no ja tutaj poznałem również dyplomatów. Ja myślę, że oni mają bardzo duże doświadczenie i służby dyplomatyczne USA, no, są jednymi z najbardziej sprawnych, jeśli chodzi o ten rodzaj na świecie. 23:10, jeszcze około 20 minut na rozmowy. Bardzo proszę, halo. Szczęść Boże. Nie reflektuje, jeżeli likwiduje program Kwitro, jeżeli likwiduje edukację równościową, to my w samorządzie zadbamy o to, żeby to był nasz absolutny priorytet. Nie damy zniszczyć edukacji równościowej, nie damy odwrócić programu Kwitro, po prostu sobie na to nie pozwolimy. Zadbamy o to, żeby gdzie jak działa w samorządzie, prawa kobiet były przestrzegane. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej powiedziała, że kobiety w polityce są ważne i potrzebne. Dodała, że kobiety mają moc i umiejętność łagodzenia trudnych i konfliktowych sytuacji, co w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebne. Przełączyła też na temat konferencji politycznej. Dziękuję bardzo. Jacek Kuspar. Dziękuję bardzo. Ja przyznam się, że do końca nie zrozumiałem tego pytania. Proszę wybaczyć. Amerykanie nie dzielą się nigdy swoją bronią nuklearną. To jest po prostu jak gdyby oni są jedynym dysponentem. Natomiast jest taka sytuacja, że wykorzystują, czy są na przykład przydzielone odpowiednie formacje NATO, które mogą tą broń nuklearną przenosić. Chodzi chyba o bomby tutaj, o rakiety właśnie. I rzeczywiście to jest tak. Natomiast chodzi chyba tutaj o lotnictwo na przykład belgijskie. Są samoloty F-16 przygotowane do przenoszenia głowic nuklearnych, ale rzeczywiście te głowice są jak gdyby przechowywane w bazach, które należą do armii amerykańskiej. To są bazy NATO. Przyznam się, że ja do końca nie słyszałem, czy nie zrozumiałem właśnie tego pytania, ale Amerykanie, no, z tego co wiem, no, nie dzielą się jak gdyby dostępem do broni nuklearnej. Tak samo jak Brytyjczycy czy Francuzi, którzy, no, również posiadają broń nuklearną. Francuzi na przykład mają okręty podwodne, które
dysponują no, bardzo dużym arsenałem. Tak samo Wielka Brytania. Przyznam się, że nie usłyszałem do końca właśnie tego pytania. Prosimy Radio Maria. Szczęść Boże. Tak, słucham. Ja tutaj muszę poprosić. Ja mam trzy pytania do pana prowadzącego. Goście. Pierwsze to jak Polska może daleko się posunąć po jakby wspieraniu Ukrainy, która zdaje się kierunek obiera w pandemii. No, chociażby ostatnio jestem tekstów ze sprytą komorowskiej, a przedtem wchodzili do parlamentu, tak, na 6 bandery, tak, była taka ustawa, kosztuje było jakby takie trudnięcie twarzy dla prezydenta Polski. Drugie moje pytanie to, jak bo wojsko mamy bardzo dobre, młodzież także, a jak można się mamy dostatecznie trwanych polityków, bo ostatnio było, że Polska brała udział w misjach w Irakie, w Afganistanie, to dla Polski nasi prezydenci nie mogą skazać się dla wojska, czy dla państwa, bo weszka długo, czy po prostu zacznijmy mieć takich polityków, którzy naprawdę będą myśleć o interesie Polski. Dziękuję panie Piotrze. Jeśli chodzi może o pierwsze pytanie, to chciałbym tutaj stwierdzić, że chyba Polska, szczególnie w ostatnich 2-3 latach, bardziej zajmuje twarde stanowisko, jeśli chodzi o politykę historyczną. Dlaczego? Bo rzeczywiście my domagamy się bardzo rzetelnych badań i określenia dokładnie tych zbrodni, które miały miejsce między innymi na Wołyniu w 1943-1944 roku jako zbrodni ludobójstwa. My uważamy na przykład Banderę nie za bohatera, tylko za zbrodniarza. Sytuacja jest odwrotna na Ukrainie. Rzeczywiście oni uważają, że to były właściwie właśnie narodowościowe, bo Ukraińcy zabijali Polaków, Polacy zabijali Ukraińców, ale Banderę traktują jak bohatera. I to jest szczególnie widoczne obecnie. Dlaczego? Bo Ukraina próbuje określić swoją tożsamość narodową. To może jest dziwne, że przecież Ukraina prawie ma 20 już kilka lat niepodległości, a oni w dalszym ciągu poszukują tej tożsamości narodowej. I no, myślę, że mieli piękniejsze czy jakichś większych bohaterów, jak Niemiec, nawet Petlura, ale skupili się właśnie na bardziej ukraińskiej powstańczej armii, organizacji ukraińskich nacjonalistów, szczególnie w zachodniej części Ukrainy. Bardzo dużo osób, czy młodzieży szczególnie, zaczęła właśnie uważać ich za wielkich bohaterów i to poparcie dla nich wpłynęło również na politykę centralną. Właśnie teraz, szczególnie właśnie Ukraińcy zaczęli, nie wiem jak to powiedzieć, czy ten temat stał się bardzo młody.
podczas walki na wschodzie Ukrainy oddziały, które były ochotnicze, często odwoływały się do tradycji właśnie tych z okresu II wojny światowej, czy walk UPA na przykład z Armią Czerwoną, czy oddziałami NKWD. Dla nich to była taka prosta rzecz. Tu nasi walczyli przeciwko Rosjanom, przeciwko Sowietom. My teraz też tak walczymy, ale niestety oni nie do końca rozliczyli tej tej swojej historii i to jest duży problem. Ja myślę, że tak jak wcześniej powiedziałem, rozwiązanie tego problemu może ulepszyć nasze stosunki, da większe zrozumienie jednej i drugiej strony. Niestety, tutaj w dużej mierze strona ukraińska, na przykład zablokowanie badań naukowych IPR-u, to nie służy polepszeniu właśnie tych relacji. Drugie pytanie, WP jak elity polityczne, wojsko polskie, elity. Była taka sytuacja, czy ja tak oceniam, właśnie po 2001 roku, 2002, 2004, później jeszcze, Polacy, czy rząd polski wysłał żołnierzy polskich do Afganistanu, również do Iraku. Oni walczyli tam po stronie państw NATO, jeśli chodzi o Afganistan, lub jako sojusznik Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Irak. I rzeczywiście, o ile w Afganistanie byliśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby pomóc Stanom Zjednoczonym po ataku na WTC w 2001 roku, o tyle w Iraku była troszeczkę inna sytuacja. Rzeczywiście były duże obietnice, ale padały one z ust naszych polityków, nie amerykańskich, naszych polityków, że przez to, że wyślemy żołnierzy jako kontyngent sojuszniczej armii właśnie do tego państwa, uzyskamy na przykład dostawy ropy naftowej. Niestety to się nie ziściło. Dlaczego? Bo przed tym wysłaniem nie porozmawialiśmy, nie uzgodniliśmy ze stroną amerykańską, co za to dostaniemy. A Amerykanie są ludźmi praktycznymi. Proszę zobaczyć, oni zawsze rozmawiają bardzo konkretnie i zawsze muszą uzyskać pewne granice. Proszę zobaczyć. Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych 48 myśliwców F-16. U nas są znane jako jastrzębie. I ten offset jest uważany za jeden z najgorszych programów rozwoju technologicznego przemysłu zbrojeniowego Rzeczpospolitej. Dlaczego? Bo były bardzo ogólne sformułowania, nie było konkretnych. I po prostu strona amerykańska wywiązała się, ale nie było takiego transferu w technologii, jak na przykład w Finlandii, kiedy Finlandia kupiła od Stanów Zjednoczonych F-18 i dzięki tym transferom offsetami właśnie technologii wojskowych stworzyła na przykład firmę Nokia, która była znana jako producent telefonów mobilnych komórek. I rzeczywiście nam się tego nie udało wykorzystać. Dlaczego? Po prostu z Amerykanami trzeba rozmawiać bardzo konkretnie, bardzo wytrwale i niestety mieć wszystko na piśmie. Ale jeżeli to się ma, to myślę, że wszystko już wtedy idzie we właściwym kierunku. I to był błąd naszych rządów, elit. Pamiętam wtedy prezydent Kwaśniewski. My tylko mieliśmy zapewnienie, ale nie rozmawialiśmy konkretnie. Myśleliśmy, że jak nam ktoś powiedział, to wszystko będzie spełnione. W polityce międzynarodowej musi być wszystko uzgodnione, podpisane na papierze. Wtedy to się liczy. Jeszcze sojusz polsko-amerykański, jeśli chodzi o tę kwestię ustawy właśnie. Rzeczywiście to był zgrzyt.
Ja myślę, że teraz po deklaracji rządu polskiego i izraelskiego, no chyba przeszkody wszystkie zostały już ominięte. I proszę zobaczyć, że w Stanach Zjednoczonych do tej ustawy już chyba się nie wraca. Nie wiem, czy nic nie słyszałem, żeby było coś czynione w kierunku jej realizacji. Dziękuję Wajer za pozdrawiamy. Ja chciałbym podziękować szczególnie za ten komplement na początku wypowiedzi pana Jarosława. Może miało być jak sport Trump. Może, ale dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o polskich polityków, no trudno mi się wypowiadać. Nie jestem znawcą polskich elit politycznych. No cóż, pomijmy to. Z jednej strony rzeczywiście, no mówiliśmy o tym, troszeczkę zrobione, pokazujące właściwie luz. To było nieoficjalne spotkanie. Proszę zobaczyć, że teraz trzeba bardzo uważać. Podczas nieoficjalnych wizyt, no każdy ma aparat fotograficzny w swojej komórce. To jest no nieuniknione i są często właśnie takie zdjęcia, ale po prostu to nie była uroczystość. Gdyby była uroczystość, no na pewno byłaby troszeczkę potrzebna sytuacja. Ja myślę, że było więcej zdjęć, które z kolei może Donald Trump byłby niezadowolony, gdyby udostępniono, ale rzeczywiście myślę, że tutaj proszę zobaczyć, kto podchwycił to. To jest też pewnie ten symptom. Proszę zobaczyć również właśnie te różne wydarzenia. Są na przykład zawarte bardzo ważne układy. A rozmawia się o tym, że pani prezydentowa zgubiła but, że no, prezydent podczas podpisywania no, stał przy prezydencie. Proszę zobaczyć właśnie, że są wyciągane mało istotne kwestie, które no, mają no, niewielkie znaczenie. Wydźwięk polityczny, wydźwięk taki merytoryczny tej wizyty, no ja myślę, że jest poważny. Jednak zawarcie nowego właśnie
czy podpisanie nowego układu, no, ja uważam, że jest bardzo ważne. No, ta deklaracja o partnerstwie strategicznym roku uważam za bardzo istotne. A też panu oczywiście my musimy uważać, bo to chyba Cat-Mackiewicz mówił, że w Polsce Francja mniej więcej spełnia taką rolę jak butelka spirytusu. Więc tych frazesów trzeba by się zawsze wystrzegać i tak różnie nie przez się to przesiewać. Natomiast jedno zdanie jednak tam padło, takie pana prezydenta Trumpa, który mówił, że jemu na bezpieczeństwie Polski zależy prawie tak samo jak panu prezydentowi Dudzie. Temu prawie nie należy się dziwić, bo jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale takie słowa jednak były istotne. No i potwierdzenie też tego, że Rosja jest agresorem. Te słowa też padły i one w kontekście no choćby spotkania helsińskiego z panem prezydentem Władimirem Putinem, gdzie różnie były interpretowane słowa, zachowania. Tutaj to potwierdzenie przy stanowisku przy polskim prezydencie to zostało powiedziane. Tak, właśnie było coś takiego, że kiedy prezydent Duda mówił, czy oceniał sytuację działania Rosji w Europie, amerykański prezydent bez zbytnich wahania zgodził się z naszym prezydentem, mówiąc, że Rosja szanuje siłę jak nikt inny oraz działa agresywnie. To rzeczywiście, to pamiętam, te słowa, no, wyrywały się w pamięci. Rzeczywiście to dużo też pokazuje, jakie jest stanowisko prezydenta USA, choć jeszcze ważniejsze jest stanowisko administracji amerykańskiej. Proszę wierzyć, prezydent USA ma bardzo dużą władzę, ale również to, co reprezentuje wiceprezydent, co reprezentuje na przykład sekretarz stanu, czy taki minister spraw zagranicznych USA, jakie poglądy mają, to świadczy również o tym, że Amerykanie poważnie traktują. Ja myślę, że nawet administracja bardziej poważnie traktuje to, co powiedział Trump, niż sam prezydent w niektórych kwestiach. Ale rzeczywiście spotkania na przykład Dudy, prezydent Duda, polski prezydent spotkał się Politologia Wyższej Szkole Kultury Społecznej, Medialne Stosunki Międzynarodowe, dyrektor Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej i egzaminator sesji poprawkowej, bo do tego zmierzam. Będą jakieś kampania, tak zwana kampania wrześniowa studentów u pana dyrektora? Na pewno bardzo dużo licencjatów będzie właśnie w najbliższych dniach. Tak. Życzę oczywiście tym osobom powodzenia i nabrania tych
takiego ducha modlitwy również właśnie w tym kierunku, żeby to wszystko było. Czym szczególnie na tych licencjatach studenci się zajmują? Czy jest jakiś taki obszar, w który chętniej wchodzą niż w inne? Ja zauważyłem, że bardzo dużo jest tematów związanych z Rosją, z polską polityką zagraniczną, jeśli chodzi o kraje leżące na wschód od naszego państwa. To jest taki pewien symptom zainteresowań tych studentów. Ja myślę, że te prace są ciekawe, czasami są oparte o literaturę właściwie obcojęzyczną. To zasługuje na podkreślenie. Myślę, że niektóre prace są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Bardzo serdecznie zapraszam również nowych studentów na wykłady, na zajęcia. Mam nadzieję, że również spotkamy się na warsztatach. Tutaj Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej prowadzi serię takich warsztatów letnich, zimowych dla młodzieży szkolnej, szczególnie tutaj chodzi o licea. I myślę, że podczas tych spotkań można już się zapoznać z tą tematyką, która jest podczas zajęć już na studiach. Więc no, myślę, że jeżeli chcecie zobaczyć, sprawdzić, zapytać wykładowców, to jest świetne miejsce, świetny czas, żeby właśnie dokonać takiego, jak to po wojskowym się mówi, rekonesansu. Tak, bo to jest istotne, żeby te takie rozkminy już teraz robić, bo uczymy się wówczas rozumienia rzeczywistości, słuchania kontrargumentu, obalenia.